Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu i my się za chwilę zbieramy z domu, ponieważ jedziemy na co? Branie prenatalne. Drugie, czyli daję psiuszom jeść. Ale zanim jeszcze pojedziemy, to się wam chcę pochwalić. Patrzcie, jakie mam piękne miseczki kupiłam. O, kizimizi. I do tego co kupiłam jeszcze po talerzu. Zobaczcie. A najlepsze to jest hit cena, nie? Bam, 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 bam. Po 7 zł i 8, 9 zł za talerz. Biznes życia, nie? I można je mieć w zmywarce, moi drodzy. Więc nie będę, na pewno nie będę myła tego ręcznie. Normalnie nawet kanapki z mielonką na tym będą wyglądały, wiecie, na bogato. Dostaliśmy też dwie paczki. Dobrze, to otwieram pierwszą. I pierwsza paczka, jeszcze powiem, od kogo jest. Heleny. Od Heleny. I mamy tutaj dwa papirusy. Papirusy. Zapakowa. Dobra, zacznijmy od mniejszego, stopniujmy emocje. Dobra, mamy tutaj opowieści dziwnej treści. OLX, 500 gumek, ale jaja. I spróbuj się nie zaśmiać. I lecimy drugi. To lepsze. Enjoyment miało być. No prawie dobrze. No, prawie. Fanarty, pytanka, moje ulubione serie, wierszyk z daleniosem, życzenia. Wypacz te są. Aha. Jakby wiesz, poczta miała coś ukraść, to jest spisane. To tak, dokładnie, to już będziemy widzieć. Alita i Dalenia. Miało być troszkę inaczej, ale zmienił się koncept. Albo Daleń tak szybko się rusza. Co tutaj mamy? Dalenios to ma ła jest psina. Dobra, czekajcie, bo tutaj muszę sama zrobić spację, więc to jest taki, wiecie, wymagający wierszyk. Wszystkie razy. Mój brat jak się uczył, tak było, że nie używał spacji, bo nie były potrzebne. Taki trochę szyfr. Lecz czasem skwaszona jest Minka. Z Martą lubi się bawić, bo Marta to jej pani. A Marta kica jak zając, bo przecież niedługo Wielkanoc. Okej. Okay. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Tutaj mamy Daleniosa. Królowa psów. No Dalenios, wiadomo. No bardzo piękne. Dziękujemy Helence. I jeszcze mamy drugą paczkę. Czekaj, ją rozpakuję, bo nie mam. Generalnie jest tutaj taka ilość folii, że jeszcze nie wiem jak się do niej dobrać. O, dobra. List. List. Dobraliśmy się do listu. I jest to paczka od Zosi. Wysłałam ci paczkę z mamą, ale mam nadzieję, że fajną zawartością. Mamy prezent od cioci Zosi dla Bobaska. To pozytywka w serduszku. Mam nadzieję, że będzie używany, nawet jak kolor nie będzie pasował. Dodatkowo dla mamusi, żeby jej cera była gładka jak pupka niemowlaka, dwie maseczki i świeczki. Bo doskonale pamiętam, jak w jednym z filmów miałaś opaskę zapakowaną w watę i powiedziałaś, że to jedna z twoich fobii. I padły jeszcze słowa, bo jak ktoś mi wyśle paczkę z watą, to po prostu tutaj i dalej niestety nie słyszałam. Że to było twoje marzenie. I teraz, kochanie, ty to rozpakujesz, ponieważ ja nie tycnę watem. Najbardziej skrzypiąca wata na świecie. O, tu jest wszędzie wata. No, super, mów mi jeszcze. Wszędzie jest wata. Co ja zrobię z taką ilością waty? Wiesz, że fobia to znaczy, że to nic dobrego i to się nie kojarzy dobrze, ale dziękuję. A co to? O, jakie słodkie! O Boże, Boże, jakie słodkie! Jakie kochane! Z psiuszami! Co to? Co to? Nie, to nie jest twoja zabawka. Chcę naciągnąć. Tak, widzę. Nie, to nie jest zabawka. To nie jest wasza... Już wiem, jak to się skończy, zabawki dla dziecka. No się tak się skończy. To będzie tak. Pierwsza nie wasza zabawka. Dziękujemy ślicznie. Patrz. Mi się wydaje, że my wrócimy dzisiaj, a tutaj będzie taka wieża ustawiona po tą zabawkę, wiesz. Bardzo dziękujemy ci, Zosiu. Prześliczne.
Wrócimy jeszcze do listu. Przez długi okres miałam problemy przez mój krzywy zgryz. Zmagałam się z tym przez 5 lat. Oczywiście nie przeze mnie, tylko przez rówieśników. Byłam wyzywana od szczurów, królików. Wracałam ze szkoły i płakałam. Sprawa niejednokrotnie była u dyrektora, ale nic to nie dawało. Mama cały czas mi powtarzała, że nie mam się czym przejmować, że zgryz można poprawić, a mózgu nie. I to jest mądrość mamy Zosi, którą wszyscy powinni zapamiętać, że zgryz można poprawić, wszystko można poprawić, kolor włosów zmienić, ale mózgu się już nie da zmienić. Ale mama, jak to mama zawsze będzie cię pocieszać, jednak będąc w 8 klasie podstawówki trafiłam na ciebie i twój filmik z dziwnymi gadżetami do ust. Nie przejmowała się tym, co ktoś napisze, a na filmie z pytaniami, gdzie było pytanie odnośnie waszych kompleksów, w końcu zrozumiałam, że nie mam się czym przejmować i dzięki wam już w 100% nie wstydziłam się. Teraz mam to gdzieś, to co ktoś powie na mój temat. Dzięki mojej mamie, tobie i Krzysiowi bardzo wam za to dziękuję, że pomogliście mi wstać przy tym upadku. Teraz idę dumnie przed siebie i robię to, co kocham, ale oczywiście również, jak wielu osobom, poprawiasz mi zawsze humor. Nawet jak jest naprawdę źle, to mogę na ciebie liczyć. Jesteś cudowną osobą, mądrą, piękną, a co najważniejsze, jesteś prawdziwa, szczera i jak coś ci się nie podoba, to mówisz to wprost, a nie owijasz w bawełnę. Najmilsze dla mnie było to, jak polubiłaś mój komentarz, a teraz niedawno dostałam od ciebie autograf. Widząc tę karteczkę na dole kartonu, po prostu się popłakałam. To, co sobie zrobiłam z kropki... Kropkę na ten. Wysłałam Zosi autograf. I zrobiłam sobie kropkę, jak brudkę. Potem próbowałam to poprawić w serduszko, wyszło jeszcze gorzej. Wyglądałam jak pirat na tym autografie, no ale cóż. Pozdrówcie Bobaska ode mnie, a jak się urodzi, to powiedzcie, że to serduszko to od Insta cioci Zosi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy ci ślicznie, aż się wzruszyłam. Niczym się nie przejmuj. I to też tak mówi wszystkim, kurczę, że naprawdę ludzie sobie nawzajem robią naprawdę wielkie masakry. Ja zawsze uważam, że trzeba być dobrym osobem, bo dobrym osobem. Bądźmy dobrym osobem, bo dobro się zwraca po prostu. Zło też ze zdwojoną siłą, dlatego po prostu nie warto. Dziękuję ci i bardzo cieszę się, że mogliśmy w jakiś sposób ci pomóc po prostu. I moje krzywe zęby na coś się przydały. Więc jak ktoś ma ból dupy, no to widzicie. My z Zosią już nie mamy. Buziak dla ciebie, kochana, dziękuję. Ja oczywiście zasnę. No. Ale co wam chcę powiedzieć? Wczoraj poszliśmy sobie do Julii, bo chcieliśmy kupić taką skrzynię. Tak, do ogrodu. No. Wpuszczają tylko i wyłącznie z kartą VIP. I weszliśmy na kartę VIP. No i popatrzyliśmy na skrzynię, ale głupio nam tak było wyjść bez niczego. Bo w końcu nie zdecydowaliśmy się, że ją dzisiaj bierzemy. Dokładnie. I kupiłam sobie grabki. Ale pokaż, co one robią. O tak. To są grabki drapaczki. On się ze mnie napinkala, ja sobie je wezmę do łóżka i tak będę oglądała sobie serial Przyjaciół i będę się drapkać. Oddaj. Śmiałeś się cały wczorajszy wieczór ze mnie z tych grabek. To są moje grabki. Jeszcze jedna rzecz. Obiecałam, że się z nią podzielę. I dotarła do nas walizka, którą zamawialiśmy i męczyłam was na Insta. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na Ochnika, ponieważ mamy te walizki, one fajnie jeżdżą. O, więc stwierdziliśmy, że my sobie taką co. Jak wygląda wielkościowo, to mnie Krzysiu nagra. Tak. To jest średnia walizka i ma 65 litrów, a ja się będę sprawdzać, a w ogóle najlepsza akcja, bo mnóstwo osób mówiło, że to będzie za duża walizka do szpitala. To nie jest walizka do szpitala. Myśmy ją po prostu chcieli, bo nie mamy walizki, zawsze od wszystkich pożyczamy i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Z racji, że w tym tygodniu szykuje nam się wyjazd nad morze, prawda kochanie? No. On to wie. Sprawdzimy, czy jest wystarczająco duża. Nie, bywaliście się. Wiedziałem, że to będziesz chciała zrobić. Myślałem, że to już wcześniej zrobisz. W ogóle ja nie siedzę. Jednak tak parę kilo więcej, to wszystko przez niego. Ją, nie wiem. Dzisiaj będziemy wiedzieć, czy ją, czy jego. My już w samochodzie jedziemy. Ja się stresuję, ja nie chcę powiedzieć na co. Na szafot! Jedziemy na badanie prenatalne. Wolałam się tym nie stresować, idę po prostu totalnie na żywioł. Też wiem trochę, co mnie czeka, natomiast cały czas myślę o tym, że poznamy płeć na 100%, poproszę o płytę, Krzysiowi pokażę pierwszy raz USG i o tym staram się myśleć, bo to jest dla mnie część przyjemna tego wszystkiego. O całej reszcie totalnie nie myślę i o tym stresie związanym z tymi badaniami. Bo to jest taki stres. Idzie dobrze, kochanie. Musi. Wszystko będzie git. Trzymajcie kciuki. Życzę nam powodzenia. Dobra, jedziemy do Tychów. Dojechaliśmy i chyba idę już, co? To cię odprowadzę. Że to jest tu. No to drzwi cię odprowadzę. Już niedługo będziemy wiedzieć wszystko. I zobaczymy. Chłopak, dziewczyna.
chłopak, dziewczyna. Dostaliśmy prezent na chłopaka chwilę temu. Zobaczymy. Ależ to jest stresujące. Tak, to jest stresujące najbardziej. Wysikać mi się chce, nie wiem, czy się mogę wysikać, czy się nie mogę wysikać. Ja się gram, ale... Dzień dobry. Dobry. Masz płytę? Widać tam co? Widać, buzię widać. Łapki widać, nóżki widać. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? No to dobrze. Tak, to ten doktor mówi, ma zawsze to. Z tego co widać, wszystko dobrze. Z tego co widać. Czyli wszystko gra? Tak. No i co, chłopiec?